bardziej młodziej. Jak nie mam włączonej? Jest włączona. Nie, świeci, świeci. Śmierdzi paliwem? Dlaczego pytasz? To pyta, ten nie pyta. To pyta, ten skarży, pyta. Czy nas nikt nie słyszy? Cztery. Jaki ładnie, że ja ci stoję na zakładzie. Ty w życiu. Dobra, można jechać. Zaraz będziemy wylatywać z Poznania. Kierunek Warszawa, M&M Garage. Jak myślicie, jak udało mi się namówić moją kobitkę, żeby pojechała ze mną tak daleko robić mapę dokłada do silnika? Trzeba było obiecać złote tarasy i od razu się zgodziła. Czyli jak kiedyś was nie będzie chciała żonka puścić, żebyście zrobili mapkę do silnika w M&M Garage, obiecajcie złote tarasy, weźcie trochę kapuchy ze sobą i od razu będzie inna mina. A ty czemu jedziesz? Nie wiem. Ty! Koszulkę 4S. No. Kąpielówki tak jak tata. Trzy godzinki i będziemy na miejscu. Bardzo dobra. A kawałek, kawałek. Autostradą się najgorzej jedzie. Renatka sobie tam ładnie siedzi z tyłu. Zadowolona. Jedzie na spa dla kładów. Jakby był jakiś wypadek albo coś. Właśnie sobie wlatujemy na autostradę i akurat w tym czasie ktoś, kto ogląda moje filmiki, napisał komentarz. Pan Karol Adamczewski: dzięki, bo miałem kupić nowego w Poznaniu. I na pewno chodzi o kupno nowego Polarisa, więc gratuluję ci dobrego wyboru. Też bym nie kupił nowego, a już na pewno nie w Poznaniu. Pozdro. Kilometry i godzina 47. Ile godzina 47 została? Tak jest. Wygląda nie tak dużo. No zapierdzielamy, nie? Przejdź. Mam nadzieję, że nie będzie Renata. A ja mam nadzieję, że Renata będzie dużo szybsza. Tak jest szybka, to tak ja bym w złotych tarasach powiedział, przecież masz już trzy torebki. Więcej. No właśnie. Siemano, kładownia. Już jesteśmy na miejscu. Tak jest. Zostały nam 4 minuty do celu. I będziemy w Starych Babicach. U chłopaków z M&M Garage. Miejscowość się nazywa Stare Babice. I tam właśnie znajduje się warsztat, do którego jedziemy. A to nie musi się nadawać. Nie musi się nadawać. Wystarczy chcieć to robić.
Każdy może zostać youtuberem. Jak jestem dobry. W najgorszym wypadku nikt go nie będzie oglądał po prostu, jak będzie słaby, nie? Tak jest. A co myślałeś, że kłady będą w centrum Warszawy serwisować? Teraz trzeba się dostać do mojego ciasnego auta. No. Ale inaczej reaguje, już na gaz czuję. Damy mu trochę? Wyskakuj. Fajnie. Widzów to na pewno będzie interesowało. Otworzysz mi szerzej drzwi, kochanie? To co? Wiem. Dobra, tak więc maszyna odebrana. Mogę zostawić moje te środki? Możesz, no. Maszyna odebrana, wracamy do Poznania. Zakupy zrobione. Siemanko! Dzisiaj pierwszy raz miałem okazję się przejechać po zrobieniu mapy w M&M Garage. I no powiem wam, że różnicę czuć dużą. Zupełnie kład inaczej reaguje na gaz, nie strzela już z wydechu przy tym przelotowym tłumiku. I głównie w sumie z tego powodu się tam wybrałem, bo ktoś mi tam powiedział, że istnieje ryzyko popalenia się gniazd zaworowych, jak jest przelotowy tłumik i nie ma odpowiedniej mapy zrobionej pod niego. To, że jest szybszy, jest tylko dodatkowym efektem. Wcześniej jak jechałem i odpuszczałem gaz, tak jak teraz, o, to strzelał takim popcornem z wydechu, taki pu, 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 cały czas. A teraz już tego nie ma. A jeśli chodzi o przyspieszenie, wiadomo, 1000 i tak był szybki, ale czuć teraz, że jest inna różnica. Powiem tak, szybciej jakby miał trochę wyższe obroty i lepiej reaguje na gaz. No i przyspieszenie też jest trochę większe. Tak więc jak ktoś będzie chciał sobie... Aha, mało tego. Chłopaki mi zmienili powitanko. Fajna sprawa, teraz jak mi się zapala kład, to wyświetla mi się napis kładownia. I ściągnęli mi limitery, czyli nie mam już tego, że na wstecznym jadę tylko 5 na godzinę.
tylko mam, że tak powiem, full opcję. I tak samo na Elce. Na ściąganiu jakichś tam limitów na Haned mi nie zależało, bo powiem szczerze, do tego momentu nawet nie sprawdziłem prędkości maksymalnej, bo tam powyżej 110-120, no to nie ukrywam, że nie czuję się już na kładzie zbyt bezpiecznie, więc nie wiem, po co wiarzę 150 na godzinę w kanamie, ale, no, ale są takie świry. Tak więc jak ktoś chce sobie zrobić mapę albo w ogóle pogrzebać coś w kładzie i tu w jego systemach, to jak najbardziej polecam chłopaków spod Warszawy. Link do ich strony dam wam na pod linkiem, pod tym, w opisie filmu. Więc jak chcecie, to zapraszam. Ja naprawdę jestem zadowolony i ceny bardzo dobre. A teraz lecimy sobie z moim ojcem i z młodym polatać na żwirownię w Żabnie. Pozdro. Co tak nic nie gadacie? No a ja się nie słyszałem, Kajtek, ja miałem wyłączony interkom przez chwilę, tak? A, to do mnie nie mówisz, tak? Kurwa, butów nie widziałem nieprzemoczonych. I przeklnąłem, ja! To chciałeś, Kajtek, było to masz? Tak. Ochlapałem cię? Tak. Tylko jechałem na wodach, chyba to jest. Dobra, wymieńcie mnie, a ja jeszcze coś pokażę. A tak w ogóle to się jeszcze nie chwaliłem. Założyłem lampy z ringami z AliExpress za 300. Proszę bardzo, jaki efekt. Białe ringi i pomarańczowe. Mało tego, światła są LEDowe i walą strasznie. Więc jest alternatywa dla RJWC i proszę mi nie pisać, że te będą parowały, bo za 300 to co mogą parować i po roku nawet można zmienić na inne, takie same. I w porównaniu do RJWC to mamy 5 zestawów, to nie jednego. I RJWC też troszeczkę parują. I ty musisz jechać, nie zatrzymuj się, bo się zakopiesz, nie? Widzę już po minie, że ciepło się zrobiło. A? Nie o to mi chodzi. Dzisiaj Kajtek nie jest taki miękki piach, bo jest trochę mokry. Tam jest duża kolejna, nie?
wierzę, wierzę. Wierzasz? Czemu? Przecież to jest nic ta górka, musisz się zatrzymać w połowie górki, patrz. Żaden poziom trudności, pato. Tylko tu mi nie jest, pod nią. Pato. Możesz sobie wjechać i dać. A jednak nie. Jadę do tyłu. No może w każdej chwili się może rozmyślić, zobacz. W tej chwili też możesz się rozmyślić. Gazu. Jedziemy na drugą stronę? Co, dzisiaj jest mokry piasek, to się lepiej jedzie, nie? Tobie. O, a pod spodem może suchy. No, są dobre górki, ale... Zaparkowany. Tak. No tak mógłby zostać, nie trzymam hamulca niczego. No i teraz co? Nie chcę odpalić, poczekaj. Nie, bo nie mogę biegu zmienić, wiesz?